Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji. Jesteśmy po spotkaniu dzisiaj w Ciechanowie, najpierw na Zamku Książąt Mazowieckich, teraz w zespole szkół numer 2. Jest z nami pan minister, wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki. Witam także radnego miasta Ciechanowa Dariusza Wiesławskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj poruszamy się głównie w dwóch tematach. Pierwszy to jest kwestia związana z jednym darmowym podręcznikiem i druga sprawa to jest kwestia wyrzucenia ze szkół tak zwanej żywności śmieciowej i pozwolę sobie oddać w tych kwestiach głos panu ministrowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Po prawie półtorej godzinnej rozmowie z nauczycielami jestem przekonany do pewnych słuszności, pewnych działań, które podjęliśmy jako resort edukacji, ale również przy współpracy z Klubem Parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. I zacznę od kwestii, o której pan Kosiński mówił, to jest zdrowego stylu życia. Rok 2013 był rokiem bezpiecznej szkoły. Bezpieczeństwo, też bezpieczeństwo na drodze, też bezpieczeństwo w drodze do szkoły, też bezpieczeństwo na szlaku turystycznym, ale to jest również bezpieczeństwo żywnościowe. Polskie dzieci to niestety są w ogonku Europy, jeśli chodzi o kwestię sprawności i kwestię otyłości. Stąd też podjęliśmy najprzeróżniejsze działania. Ten rok jest rokiem szkoły w ruchu. Państwo doskonale o tym wiecie. Aby zachęcić młodzież do korzystania z uprawiania sportu jakiegokolwiek, wykorzystywania zajęć lekcji wychowania fizycznego, unikania zajęć z WF-u. Na dzień dzisiejszy ponad 4000 szkół przystąpiło do tego programu Szkoły w Ruchu. To jest dobry prognostyk na to, żeby promować zdrowy styl życia. Ale również zdrowy styl życia to jest odżywianie. Nie mamy do czynienia, musimy walczyć z przyczynami tej otyłości. To zdrowe odżywianie musi przede wszystkim być wyniesione z domu. Ale tam, gdzie dom nie zaspokaja tych podstawowych wytwarzania nawyków, staramy się ograniczać dostęp do żywności wysokoenergetycznej, żywności, która ma mnóstwo konserwantów, która może jest ulepszaczy, która może jest i smaczna, ale niekoniecznie zdrowa. Stąd też pojawiła się idea ustawowego uregulowania tej kwestii i między innymi powstał poselski projekt ustawy o żywności i żywieniu, który zgłosili posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie ogranicza sprzedaży żadnej marki, bo mamy świadomość, że są wielkie koncerny spożywcze i że one o te marki swoje towarowe bardzo walczą, ale staramy się ograniczać dostępność do napojów, które zawierają bardzo dużo cukru, które zawierają różnych konserwantów dużo i stąd też ten projekt nie ogranicza, tak jak już powiedziałem, określonej marki, ale daje normy, powyżej których nie można tej żywności sprzedawać. I one zostaną przekroczone. Normy soli, cukru, tłuszczu, konserwantów. To taka żywność nie powinna znaleźć się w szkołach. Do tej pory też są podejmowane działania, chociażby ta szkoła ubiega się o certyfikat szkoły promującej zdrowie, a jednym z warunków uzyskania takiego certyfikatu jest przyjrzenie się temu, co się sprzedaje w sklepikach. To na pewno też te nasze działania będą uzupełnione działaniami, które podejmuje chociażby Agencja Rynku Rolnego, rozprowadzając owoce w szkole. Tysiące ton jabłek, warzyw, to one są już od kilku lat rozprowadzane nieodpłatnie wśród tych najmłodszych dzieci. To jest drugie działanie, mleko i przetwory mleczne w szkole. To jest taka alternatywa dla tych z wysoko słodzonych, niezdrowych napojów. Że wreszcie też podejmujemy kwestię popularyzacji picia czystej wody. I też dla szkół duże wyzwanie, żeby stworzyć odpowiednie poidełka, odpowiedniej jakości wodę, ale to też jest lepsze, aniżeli to, co sprzedaje się często w sklepikach. I druga sprawa, która właściwie teraz mamy kilka spraw, którymi żyje społeczeństwo, to jest chociażby rekrutacja. I Państwo doskonale wiecie, że Trybunał Konstytucyjny
zobowiązał ministra edukacji do ustawowego uregulowania procesu rekrutacji w szkołach. Oczywiście zaczęło się od Warszawy, jak zwykle, bo tam była kwestia rekrutacji do przedszkoli. No i to, co jest teraz, jak to się mówi, językiem uczniowskim na topie, to jest kwestia bezpłatnego podręcznika. Tutaj nie chcę robić całego wywodu i wykładu, bo być może tutaj będą pytania, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Państwo doskonale wiecie, pisaliście wielokrotnie o mnogości tytułów. Doszło nawet do, na tym wolnym rynku, doszło do paradoksalnej sytuacji, że do jednego przedmiotu mieliśmy po kilkanaście różnych tytułów. Wydawnictwa wydawały ogromne pieniądze na reklamę, często reklamę niezbyt taką, jakie byśmy sobie marzyli. Było w tym zakresie wiele różnych, mówiąc delikatnie, patologii, że wreszcie rodzice pokazywali nam absurdalność, że jeśli do pierwszej klasy podręcznik razem z całym pakietem, bo wydawcy tak robili, żeby ten podręcznik był, miał cały pakiet różnych ćwiczeń, atlasów i był jednorazowego użytku. To kosztowało 2600 zł taki pakiet dla sześciolatka. My uznaliśmy, że podręcznik może kosztować kilkanaście bądź kilkadziesiąt złotych. Stąd też zasadą jest to, że podręcznik będzie bezpłatny dla ucznia najpierw tej klasy pierwszej, sukcesywnie w kolejnych latach drugiej i trzeciej. Podręcznik staje się własnością szkoły. Wydawcy zostali zobowiązani do tego, żeby podręcznik był wielokrotnego użytku, a więc nie tak, że pisze się że w podręczniku, że wypełni ćwiczenie takie i owakie. Ćwiczenie to jest oddzielny temat, ale chcemy, żeby można było do biblioteki te podręczniki pobierać i je wypożyczać. Oczywiście mamy świadomość, że do nauczania języka obcego musi być oddzielny podręcznik, stąd też szkoła dostanie dotację na ucznia w wysokości 25 zł na ten podręcznik do języka obcego, nie mówię tutaj tylko angielskiego, i dostanie dotację w wysokości 50 zł na tak zwane te ćwiczenia, atlasy i tak dalej. Również w kolejnych latach, tam jest cały taki grafik, będą klasa druga i trzecia, obejmie ten proces udostępnienia bezpłatnego podręcznika, ale również będziemy zaczynać w klasach czwartych, w roku następnych i w klasach gimnazjalnych. Tylko tam będzie troszkę inna zasada. Nie będzie ministerstwo wydawało ten podręcznik, tylko za określoną kwotę w przetargu, za zgodą Rady Pedagogicznej, nie jeden nauczyciel będzie decydował o doborze tytułu, a będzie decydowała cała grupa nauczycieli, chociażby przedmiotów, wtedy będą zakupione podręczniki, które stają się, zaznaczam, własnością szkoły. Jeśli uczeń je zniszczy, zgubi, no to będzie musiał po prostu je odkupić. To jest taki zamysł, który ministerstwo realizuje. Już mamy w tej chwili, kończą się prace nad ustawą, która w ogóle zezwala ministerstwu na prowadzenie tego typu działań, a druga ustawa jest już w trakcie pracy legislacyjnej, która bardzo precyzyjnie określi te zasady dystrybucji, opracowania podręczników. Jeśli chodzi też, tutaj nauczyciele pytali, czy zdążymy. Musimy zdążyć. Pracują już w tej chwili specjaliści w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Wzięliśmy najwybitniejszych specjalistów, praktyków. Też mnie o to pytano, czy to są tylko teoretycy, czy praktycy. Praktycy, którzy pracują nad tym podstawowym podręcznikiem. I chcemy, aby on już na początku wakacji ukazał się w wersji internetowej na stronach Ministerstwa Edukacji, żeby nauczyciele, którzy chcą się przygotować odpowiednio, mogli już go zobaczyć, jak on wyglądał, jakie treści będzie zawierał. Natomiast mam nadzieję, że w wersji drukowanej zostanie dostarczony do szkół przed 1 września. I to jest nasze podstawowe założenie. Szanowni Państwo, wracając jeszcze do tej pierwszej sprawy, o której Pan Minister mówił, czyli zdrowej żywności w szkołach, trzeba powiedzieć, że ten projekt ustawy został ostatnio pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów, a więc jest polityczna zgoda co do tego, żeby żywność śmieciową, żywność przesoloną, przesłodzoną, wysokokaloryzowaną wyrzucić z polskich szkół.
ale ta ustawa jest specyficzna. Ten projekt ustawy jest specyficzny, bo podlega notyfikacji w Komisji Europejskiej. Dlatego też ta ścieżka legislacyjna będzie znacznie dłuższa niż innych projektów ustaw. W związku z tym, patrząc na te alarmujące dane, które chociażby przedstawia Najwyższa Izba Kontroli dotyczące sprzedaży dużych ilości produktów niezdrowych w szkolnych sklepikach, czy patrząc na statystyki dotyczące otyłości, nadwagi wśród najmłodszych obywateli tego kraju, trzeba podjąć takie działania, które już teraz mogłyby zapewnić wyeliminowanie żywności śmieciowej z polskich szkół. Ta szkoła za nami jest jednym z wzorów, jeśli chodzi o możliwość naśladowania przez inne szkoły. Ale na terenie Ciechanowa są też takie szkoły, w których niestety ta żywność śmieciowa, żywność zawierająca substancje szkodliwe dla zdrowia i rozwoju dzieci występuje. W związku z powyższym zwróciłem się do przewodniczącego Rady Miasta z takim apelem, pismem, ażeby na poziomie samorządu do czasu, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, uregulować te kwestie związane z ograniczeniem sprzedaży niezdrowej żywności w szkołach na terenie Ciechanowa i liczę na to, że będzie też taka wola po stronie samorządowców z Ciechanowa, żeby tego typu regulacje przyjąć, tym bardziej, że jest wiele takich gmin, miast w kraju, które już podobne tego typu przepisy stosują, jak chociażby Tychy czy Szczecin. Myślę, że trzeba iść tym przykładem, bo my ze strony parlamentu, ze strony rządu jasno mówimy, że szkoła powinna uczyć, a nie tuczyć. I to jest przesłanie, które należy podkreślać. Też dzisiaj te rozmowy z nauczycielami, z dyrektorami różnych szkół powodują, że jest większa świadomość po stronie rodziców, nauczycieli, być może także uczniów, co do zdrowego trybu odżywiania się, bo na pewno wszystkich dzieci nie uda się upilnować, żeby one nie jadły tych chipsów, paluszków czy napojów, które są bardzo słodkie. Ale, co minister podkreślał na tym dzisiejszym spotkaniu, szkoła w tym zakresie powinna być pewnego rodzaju przykładem. I na terenie szkoły tego rodzaju produkty, które zawierają substancje przekraczające pewne dozwolone normy, powinny być wyeliminowane i ograniczone. A propos Komisji Europejskiej, powiem taką ciekawostkę. Ostatnio Włosi wystąpili z propozycją, żeby znakować kolorami czerwone, żółte, zielone produkty, które są w supermarketach. Nie wiem, czy to przejdzie przez Komisję Europejską, bo koncerny może tego nie dopuszczą, ale czerwona to żywność wysoko przetworzona, z dodatkami, z różnymi ulepszaczami. Oczywiście zielona, najbardziej naturalna, prosta. My jako Polska przeciwko temu nic nie mamy, bo by pokazało, że jaką tak naprawdę żywność własnej produkcji tutaj mamy. Też dużo działamy w zakresie wizyt szkół w gospodarstwo ekologiczne, żeby dziecko widziało, skąd się bierze chleb, że co to znaczy mąka razowa. To jest też ważne, żeby właśnie dzieci troszkę inaczej spojrzały na otaczający nas świat. Czy dostał Pan odpowiedź od przewodniczącego Rady Miasta? Na razie nie ma odpowiedzi na to pismo, a skierowałem je na początku lutego, chyba dokładnie 14 lutego, ale zresztą dokumenty, to pismo mogę Państwu dzisiaj przekazać, mam je przy sobie, także tam jest dokładna data. Czekam na odpowiedź, mam nadzieję, że jeśli jest taka wola polityczna po stronie rządu, po stronie Rady Ministrów, gdzie mamy koalicję Platformy i PSL-u, to myślę, że także na poziomie samorządu, gdzie podobna koalicja występuje, taka wola do zmian powinna być. I zachęcamy do odwagi, do tego, żeby myśleć o najmłodszych mieszkańcach Ciechanowa, bo to są pokolenia, które muszą wyrosnąć w takim zdrowiu, a o zdrowie publiczne kto jak nie samorządowcy, jak nie władze powinny dbać i dawać pewnego rodzaju przykład. A czy radni PSL złożą projekt uchwały na przykład w tej sprawie?
przygotowujemy w tej chwili właśnie, a korzystamy z doświadczenia pana Wkosińskiego, który był współautorem tego apostolskiego projektu ustawy. My przygotowujemy taką projekt uchwały, chcemy znaleźć grupę inicjatywną, przecież wśród radnych są i nauczyciele, są i nauczyciele WF-u, i trenerzy, ale przede wszystkim rodzice. I no, po prostu nie wierzę, że nie znajdziemy chętnych do poparcia tak cennego projektu. Kolejną sprawą, którą tutaj poruszałem, to jest plaga zwolnień lekarskich. Proszę Państwa, jak niektóre raporty nasze wewnętrzne, NIK-owskie pokazują, w szkołach ponadgimnazjalnych jest najgorzej, około 30% uczniów nie ćwiczy na lekcjach WF. Mamy 4 godziny WF-u, mamy piękne obiekty sportowe, mamy baseny, a uczniowie sobie lekceważą i to na to jest powszechne przyzwolenie rodziców, ale również też zwolnienia lekarskie. No skoro dzisiaj niepełnosprawni jadą na olimpiadę i ćwiczą, no to co stoi na przeszkodzie, żeby uczeń, który ma w cudzysłowie złamany paluszek, siedział pod ścianą, a nie chociażby uczestniczył w jakichś zajęciach ruchowych czy biegach przełajowych.